Cześć, nazywam się Olga Kuriata i dzisiaj chciałam Ci pokazać, jak przygotować się do Vasisthasana B. Zaczniemy od pozycji, która się nazywa Prasarita Padottanasana. Pięty są delikatnie na zewnątrz. Wyprostuj nogi, weź głęboki wdech i pochyl się do przodu. Chwyć za duże paluchy. Wdech, wydłuż plecy i wydech, schyl się w dół. Postaraj się przenieść więcej ciężaru ciała do przodu. Poczuj, jak w tej pozycji rozciągają się tyły nóg i delikatnie otwierają się biodra. Będziemy potrzebować tego otwarcia i rozciągnięcia tyłów nóg do pozycji deski bocznej, którą na koniec spróbujemy wykonać. Kolejna pozycja, która pomoże nam ciało przygotować do pozycji Vasisthasana B, jest Uttita Hasta Padakusthasana. Chwyć za duży paluch, unieś nogę do góry i teraz przenieś ją do boku. Postaraj się jak najwyżej unieść nogę do góry. Jeżeli poczujesz, że plecy robią się okrągłe, to wtedy musisz zostać w tej pozycji ze zgiętym kolanem. I z czasem zaczniesz prostować kolano tyle, ile się uda. Ale postaraj się nie robić to w taki sposób, żeby mieć okrągłe plecy. Wykonamy tą samą pozycję na drugą stronę. Weź głęboki wdech i wydech do boku. Ciągnij stopę wysoko do góry. I odłóż. W każdej pozycji postaraj się wytrzymać kilka oddechów. Trzecią pozycją przygotowawczą będzie już boczna deska, ale tym razem nogi zostaną jeszcze obie na ziemi. Bardzo ważne, żeby nadgarstek był ciut dalej ułożony niż bark. Czyli ustawiając ciało, przesuwamy rękę do przodu. W ten sposób zbudujesz siłę. To jest pierwsza wersja, kiedy górna noga jest troszeczkę do przodu. Z czasem postaraj się utrzymać nogi w jednej linii. I teraz postaraj się troszkę odpychać podłoże od siebie stopą i ręką. I powoli unosić nogę do góry. Jeśli nie jesteś w stanie wytrzymać w tej wersji z uniesioną nogą, to na początku proponuję Ci tą wersję. Wykonamy tą samą pozycję na drugą stronę. Połóż rękę, ustaw nogi. Musisz mieć takie uczucie, że 50% ciężaru ciała jest na nogach i 50% na ramieniu i dłoni. Spróbuj unieść nogę do góry. Odpychaj cały czas ręką podłoże i nogą to samo. Postaraj się wykonać 5 oddechów i odpocznij. No i czas spróbować wykonać pozycję Vasisthasana B. Połóż rękę. Przypominam, nadgarstek jest troszeczkę dalej niż bark. Ustaw nogi i chwyć za duży paluch. Spróbuj unieść nogę wyprostowaną do góry, równocześnie odpychając ręką i stopą podłoże. To samo wykonamy na drugą stronę. Chwyć stopę i unieś do góry. Ciągnij wysoko nogę do góry. Odpychaj się od podłoża. Mam nadzieję, że podobały Ci się wszystkie przygotowawcze pozycję i będziesz próbowała wykonać Vasisthasana B. Dziękuję ślicznie za uwagę. Olga Kuriata.